Siemanko, z tej strony Best Explorers. Dziś miałem lecieć na port miejski, ale trochę przypał. W sensie, zaraz mam pracę na 10, a jest 8.44. Lipa! Chciałbym wejść na ten łuk, stamtąd zrobić fajne ujęcie. Ale tam jest przypał. Dobra, koniec przypału. A to jest lipa. Dlaczego lipa? Lipa dlatego, bo chciałem coś dzisiaj zwiedzić. Na szczęście dzisiaj też jest dzisiaj. Dostać najpierw do tamtej części, zobaczyć co tam się dzieje. Ta część jest na pewno nieużywana. Tutaj widzę na przykład plastiki w oknach. Nie chcę tutaj włazić. Kusimy jednak, żeby zwiedzić tą część. Na sam początek. Jeden ze zbiorników portowych. Drzwi. Tam jest klatka schodowa. Przypał. Może jeszcze mi się uda wyczaić jakieś lepsze wejście, ale z tej strony nie wejdę. Tak więc na razie lecę dalej. Ten port łączył w sobie kilka sposobów transportu. Drogą kolejową i drogą wodną. Stąd tutaj pełno torów kolejowych. Tutaj mamy jakieś zejście w dół. A tutaj wejście na górę. Pytanie, gdzie chcę iść najpierw? Przypał. To widzę, mam ekipę pomocniczą. Więc jak coś, będzie git. Tędy jest droga, drabinką, aż na dach. Ale chyba zostawię sobie to na później. To jeszcze mam piwnicę do zwiedzenia. Faktycznie noclegownia. Lecimy dalej. Jesteśmy w piwnicach. Tutaj mamy schodki na górę. Tu jeszcze resztki napisów niemieckich. LOL. To jest noclegownia.
miejsce trochę jak z horroru. Ciekawe, co to jest za maszyna. Wygląda jak do zboża coś. Dalsza część maszynerii spotwiała drewno. Wygląda jakby trochę przejarane, bo był tu pożar. Czytałem na internetach, właśnie był. Co dalej? Strasznie dużo tutaj jest miejsca do zwiedzenia. Pierwszy raz jestem w takim miejscu, że jeszcze jest tyle w środku. Jeśli chodzi o maszynerię, to dużo z tej maszynerii. Ciąg dalszy maszynerii. Tutaj widać ją z spodu, taki jakby syp tutaj jest. Tutaj mamy rurę, która kończy się tak, czyli tak jakby faktycznie coś sypywało. Nie mam pojęcia, do czego to służyło. Jeśli ktoś z was będzie wiedzieć, to może dać znać. Robi coraz ciekawiej. Czy to jakaś pompa? Rocket fuel. Trzeba ściągnąć ginokle, bo wchodzę w... Ups, to chyba przy połowie jest. Świetne miejsce. O, proszę. Zajebiście. To był chyba jakiś pas transmisyjny. Tu mamy jeszcze rolki tego pasa. Nie chcę chodzić tu po podłodze, bo drewno może być w słabym stanie. Trzeba będzie trochę pobalansować ścianę. Rol. Jestem ciekaw, co tam jest dalej. Tam jest dalsza część maszynerii. Dobra. Schodzę i łażę w tamtą stronę. Tu też jest fajnie.
Chyba są schody na górę. Po tej całej maszynowni. O, tam będzie ciekawie. Tutaj już widzę, robi się coraz ciekawiej. Tutaj mamy tablicę jakąś. Tutaj chyba są wszystkie rzeczy, które były przyjmowane tutaj w porcie. No a tam ta podłoga nie wygląda zachęcająco. Zapotwiałe drewno. Szczerze mówiąc, czuję trochę respekt przed tym miejscem. Tutaj mamy poddasza. Dziura jak cholera. Nikt mi nie powie, że Wrocław nie ma ładnych zabytków. Spoko miejsce. Podoba mi się. Tam jest jeszcze druga część. I ogólnie port ciągnie się wzdłuż. Tam jeszcze widać stary dźwig, cały zardzewiały. Wezmę kamerę, bo zaraz uspieję. Ogólnie znaczna część tego portu została zniszczona. Tutaj jeszcze mamy resztę baraków, które zwoziły do tego portu węgiel, cukier i zboże. Później po wojnie Rosjanie wykorzystywali ten port do przewożenia węgla do Berlina. Obecnie, jak widać, port nie jest wykorzystywany, chociaż jest w całkiem dobrym stanie i trochę dziwię się, że nikt nie chciał się wziąć za niego. Widziałem gorsze, naprawdę dużo gorsze zabytki, które były remontowane. Tak swoją drogą z części portu zrobili złomowisko. Za niedługo się stąd zbieram. Jeszcze zostało mi trochę do zwiedzenia, a powoli zaczyna mi pamięci brakować, więc jeszcze chwilę tutaj posiedzę, a później lecę na dół, bo jeszcze będzie trochę rzeczy do pokazania. Yo! Zawsze chciałem wejść na taki dźwig. Tylko co chwilę się tam ktoś kręci. Może być przypał. Zobaczymy. Dobra. Zwijam menele. Spadam. A, jeszcze jedna rzecz. Nie byłem jeszcze na tamtej wieżyczce, tak więc jeszcze ją muszę zaliczyć. Bo nie działa. Że to muszą być jakieś sypy po prostu. Tutaj jest dźwignia, w sumie obrącz, która jest przyczepiona do dźwigni, która jest tam i otwiera jakiś zawór, może woda, chociaż nie, bo tutaj mam taki spadek, więc podejrzewam, że to był jakiś surowiec, może zboże, cukier, nie wiadomo. Kolejną dźwignię. Działało. Niestety nie nagrałem, bo jestem czub. Dygam się cały czas, że wlezę gdzieś, gdzie nie powinienem i znajdę się piętro albo dwa piętra na dole. Stara gaśnica. Bo chyba zapomniałem o jednym miejscu.
A to jest wejście na dach. Lipa. Ta droga, która wiedzie do wieżyczki. Która jest tam? Można by się pokusić o to, żeby tam wejść. Kto by to zrobił? Ja? Nie. Chyba jeszcze te starsze części resztki hydrantu. Nie wiem, co to jest. Więc jestem teraz na szczycie wieżyczki. Wygląda z tego szczytu mniej więcej tak. Tam bym jeszcze wszedł. Tylko wejścia tam nie ma. Dalej jest używany jako przystanek dla innych barek. Jak parking dla aut, tak tutaj inne barki mogą sobie stanąć. Korci mnie ten dźwig. Ale co tam? Siadanie i opieranie się na konstrukcji dźwigu. Ja nie chcę siadać. Jest tylko zamknięta. Coś mi się tam wspina, czy mi się nie chce. Dobra, walić. Następnym razem będę jak ten ruski. Tam byliśmy. Ale już nie jesteśmy. Tak jak mówiłem, chciałem jeszcze pokazać, jak wyglądają te barki. I nawet będzie jak. Chyba, że to nie jest. Uważaj. Dobra. Trzeba się zbierać. Teraz czas na trochę historii. Port powstał pod koniec XIX wieku. Obecnie liczy sobie około 120 lat, 118, jakoś tak. Na początku był wykorzystywany do przewozu różnego rodzaju surowców. Od węgla, przez cukier, zboże, po różnego rodzaju inny surowiec. Surowiec był transportowany tymi wszystkimi barkami, które wcześniej widzieliście.
Port funkcjonował aż do czasu wybuchu II wojny światowej. Jego znaczna część została zniszczona. Do roku 1947 był stąd transportowany węgiel do Berlina Wschodniego. Port funkcjonował jeszcze do lat 80. Wtedy to został zamknięty. Po prostu władze stwierdziły, że nie opłaca się transportować tych surowców drogą wodną. W tym materiale pokazałem wam budynek, w którym było przechowywane zboże. Stamtąd trafiało ono prosto na barki. Widać tam w jednej części taką rurę długą, właśnie nią transportowano całe zboże na barki. Obecnie port w zimę używany jest jako zimowisko dla osób bezdomnych. Długi czas zastanawiałem się, czy umieszczać ten materiał w sieci i doszedłem do wniosku, że tak, umieszczę go w sieci. I nie dość, że umieszczę go w sieci, to jeszcze podam dokładną lokalizację. I postaram się zrobić wszystko, żeby ten film był jak najbardziej rozpowszechniony w internecie. Otóż dlaczego? Jest to jedno z ładniejszych zabytków, jakie widziałem we Wrocławiu. I szczerze mówiąc, jestem pełen podziwu, że ten piękny zabytek w tym momencie jest zrujnowany. Spotkałem tutaj chłopaka z dziewczyną. Oni też są w którejś minucie materiału. Rozmawiałem z tym chłopakiem, on powiedział, że może słuchaj, wiesz co, nie dawaj tego materiału, bo nagle zacznie tutaj się dużo ludzi kręcić i tak dalej i zamkną ten port. Mi się wydaje, że to jest lepsza droga, ponieważ kiedy zamkną ten port, może w końcu coś się tutaj stanie, może w taki sposób uda się uratować. Może osoby, które obecnie są właścicielami, otworzą swoje oczy, tak samo jak władze miasta też otworzą swoje oczy i zabezpieczą to miejsce. Według mnie rozpowszechnienie tego materiału jest lepszym pomysłem niż siedzenie cicho, nie dawanie jakiegokolwiek znaku na temat tego miejsca. Tutaj, na samym przodzie, jest stróżówka. Czy ktoś mnie zatrzymał, jak tu wyjeżdżałem? Nie. To miejsce jest totalnie poza kontrolą władz miasta. Teraz kilka słów do władz miasta. To w waszych rękach leży los tego miejsca. Mam nadzieję, że w końcu otworzycie oczy, obudzicie się i zobaczycie w tym miejscu to, co ja zobaczyłem za pierwszym razem. Piękne miejsce. Jest tu jedyny w swoim rodzaju niepowtarzalny klimat, który ciężko spotkać w innych częściach miasta. Wiem, że w tej chwili nie mam zbyt dużej oglądalności. Mam poczucie tego, że ten film może dotrzeć tylko do nielicznych, paru osób. Możliwe, że z tych paru osób jedna pomyśli może o tym, że może warto byłoby coś z tym zrobić. Mimo wszystko, nawet jakby to miało tylko tak się rozwinąć i tak się ucieszę, że choć ta jedna osoba się zastanowi, czy można by było coś z tym miejscem zrobić. Według mnie warto jak najbardziej. Może część z was się teraz pogniewać, bo tak, zaprosiłem wielu złomiarzy, przyjdą, zniszczą ten budynek, rozkradną złom i sprzedadzą. Tutaj jest już jedno złomowisko, 100 metrów stąd. Powstało właśnie tutaj na terenie portu. Funkcjonuje do dziś. Ile złomu z tych wszystkich budynków dookoła zostało już tam zmielonego? Kolejni, obrońcy praw człowieka, pewnie też tacy się znajdą. Powiedzą, że uczepiłem się biednych bezdomnych. Tak, te osoby są biedne i należy im pomagać. Są miejsca we Wrocławiu, które pomagają takim osobom. Między innymi dom brata Alberta. W tej chwili te osoby mogłyby spokojnie sobie tam zamieszkać. Mieć jakieś warunki, wykąpać się, pospać, zjeść. Tylko, że to jest ich wybór. Oni tego nie chcą zrobić. Wolą siedzieć tutaj i nie mieć żadnych warunków, niż być tam i nie móc pić. W środku znalazłem pełno butelek po alkoholu. Jak myślicie? Czyli to był alkohol? Na pewno renowacja tego obiektu pochłonęłaby miliony. Ale co z tego? Nawet gdyby pochłonęła miliony, sprzedaż tego obiektu po renowacji zwróci koszty renowacji, a do tego pozwoli zarobić miasto. Każdy deweloper, który zainwestuje tu choć złotówkę, tę złotówkę odzyska. Wystarczy pomysł, bo miejsce już jest. Miejsce z historią. Miejsce, które ma potencjał o wiele większy niż niejedno już miejsce odrestaurowane. Drodzy widzowie, mam do was prośbę. Rozpowszechniajcie ten materiał, gdzie się da. Niech władze miasta zobaczą, co mają pod nosem. Niech władze miasta zobaczą miejsce, które ignorują już od wielu lat. Dzięki wam może się to udać. Mimo wszystko, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. I trzymajcie się. Bez Explorer, bez odbioru. Hey!